Marcin Różal-Różalski to uosobienie walki i radykalnych postaw. Były mistrz świata w kickboxingu, gwiazda KSW, samym wyglądem wzbudza respekt. Czy jednak poza klatką jest takim samym zwierzęciem jak w jej wnętrzu? Słowo zwierzę to dobry trop w drodze do poznania prawdziwej natury Różala. Tak, zniszczony koń. Koń, który zarobił, uważam, że setki tysięcy złotych dla tego co go miał. Gwiazdora wielkiego disco polo tu z Kłodzka. Zarabiał jako w karocji. Zarobił swoje pieniądze, za to się psuć, to po co go naprawiać? Sprzedali go tu hamowi na mięso. Takie konie ratuje spod noża Różalski. Obecnie ma ich 7, a także 6 kotów, 3 psy, 2 kozy i świnię. Dla ratowania chorych, bezbronnych zwierząt Różal jest w stanie podjąć bardzo radykalne kroki. W dzisiejszym medium największym jest internet. Biorąc pod uwagę, że mam tam dosyć dużą oglądalność mojego profilu, postanowiłem zainteresować ludzi tym problemem. I zrobił to z właściwym sobie radykalizmem, wypalając na głowie numer 269, który na cześć uratowanego spod noża anonimowego zwierzęcia stał się międzynarodowym symbolem solidarności z idącymi na rzeź zwierzętami. Jego zdaniem ludzie nie znają litości w stosunku do zwierząt. Masz w domu chore dziecko lub chorą matkę. Wyrzucisz ją, bo nie chcesz się opiekować? Mój pies będzie chorował. To oczywiście wybuć, odpuchać nie chcę, ale przypuśćmy, choruje. I co, mam go wyrzucić z domu? Wyrzucić go? Mam go uśpić? Ja w ten sposób podchodzę bardzo personalnie do zwierząt. A skoro ludzie nie potrafią okazać współczucia zwierzętom, Różal nie widzi powodu, dla którego miałby współczuć ludziom. W ogóle mnie nie rusza ludzkie cierpienie. W żadnej kwestii. W żadnej. Będę widział najgorsze rzeczy, jakie się dzieją. Mnie to nie rusza. To jest taki paradoks, że mnie to mega cieszy. Gdy ja widzę w telewizji tsunami, że zabiera tyle tysięcy ludzi, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, kataklizm, gdy ludzie widzą, co potrafi zrobić siła natury. Mnie to mega cieszy, że tyle ludzi wtedy ginie. Ja wiem, że giną niewinni ludzie, ale teraz generalizuję. Ja nie mówię personalnie o człowieku, że ten dobry zginął, ten zły. Mnie to cieszy. Mnie to cieszy i wtedy to jest taka dla mnie bardzo duża satysfakcja, że natura się odezwała. Natura się odezwała i pokazała, czym my jesteśmy tak naprawdę. Kiedy nie opiekuje się zwierzętami, zajmują go typowe męskie rozrywki. Broń biała, łuk i samochody. No to jest nóż wykonany z pilnika, takiego tarnika to się nazywa, do wertowania kopyt, tak? Zrobił go kolega, przesłał mi go na licytację, a że jest to, no to coś niepowtarzalnego, no bo ogólnie te pilniki są ciężko dostępne w Polsce, no sam go wylicytowałem. Różal twierdzi, że jest spełnionym człowiekiem, choć nawet o swym spełnieniu mówi w typowy dla siebie radykalny sposób. Umierała moja kuzynka. Ona umarła na raka. Dobra dziewusia, 15 lat, umarła, w wieku dopiero zaczynała poznawać smaki życia. Jeżeli byłaby taka zależność, że mógłbym położyć się za nią, to bym się za nią położył. Bo ja już swoje przeżyłem. Ja swoje pasje spełniłem, ja osiągnąłem to, co miałem do osiągnięcia. Jestem człowiekiem szczęśliwym i spełnionym w 100%. I jeżeli ja moją śmiercią dałbym jej zdrowie, żeby ona sobie mówić, no to normalne, żebym się za nią położył.